Hej wszystkim, witam na moim kanale, Karolina z tej strony. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak przebiegł mój miesiąc codziennych ćwiczeń. Więc tak jak ogłaszałam miesiąc temu, miałam ćwiczyć codziennie. 30 dni, mamy trochę mniej, ale już chciałam Wam powiedzieć, jakie są moje opinie na ten temat. Link do wideo pojawi się tutaj. Ćwiczenia zostały nieco zmodyfikowane do wersji pierwotnej. Pompki były damskie, bo jak widać w wideo, nie najlepiej mi idą inne. Jeżeli chodzi o przysiady, to nie dobiłam magicznej liczby 50, ponieważ miałam kontuzję kolana i starałam się jednak nie zwiększać ilości przysiadów. Wydaje mi się, że robię je poprawnie, ale gdzieś tam i tak te kolana nie były zadowolone z tych ćwiczeń, więc ostatecznie do końca robiłam 30. Jeżeli chodzi o brzuszki, to ostatecznie było, teraz ostatnie dni jest 8 serii po 10 różnych ćwiczeń na mięśnie brzucha. Dołożyłam sobie również dodatkowe ćwiczenia na pośladki, ponieważ jednak była to część, na której mi najbardziej zależało. Jeżeli chodzi o to, jak minął ten miesiąc, to minął różnie, średnio. Regularność była dobra, nie była idealna. Nie było 7 dni w tygodniu, przyznaję się, bez bicia. Było tak po 5 dni w tygodniu, gdzieś tam właśnie wypadła mi kontuzja kolana, gdzieś tam się gorzej czułam, gdzieś tam nie było czasu i wieczorem nie miałam już siły. Trochę pluję sobie w brodę, że były takie sytuacje, że jednak mogłam zacisnąć zęby i poćwiczyć, to jest tylko 10-15 minut, ale gdzieś tam się trochę zdemotywowałam i nie było to tak idealne, jakbym chciała. Jeżeli chodzi o to, jak się zmieniło moje ciało, to drastycznych zmian nie widać. Tak jak mówię, liczyłam na pośladki, na pewno będę musiała jeszcze z nimi trochę powalczyć. Gdzieś tam widzę, że może te mięśnie się pokazują. Wydaje mi się, że mam więcej siły. Może to być efekt placebo, co tak czy siak jest dobrą opcją, ponieważ ostatecznie czuję się bardzo dobrze i czuję się lepiej ze swoim ciałem, chociaż wydaje mi się, że drastycznie widocznej poprawy czy zmian nie ma. Czuję się rewelacyjnie, że ćwiczyłam codziennie i wydaje mi się, że jest ekstra. Nie mam zdjęcia przed i po, ponieważ tak jak mówię, nie ma drastycznej zmiany. I nie spodziewałam się jej, więc nie wykonałam zdjęcia przed, więc nie ma sensu wykonać zdjęcia po. Co mam ostatecznie do powiedzenia na temat tego miesiąca? Polecam. Polecam każdemu. I najlepiej nie jeden miesiąc, tylko naprawdę starać się ćwiczyć regularnie te 10-15 minut. To nie jest dużo czasu w ciągu dnia. Ja jestem zabiegana, a jednak byłam w stanie 5 dni w tygodniu, tydzień w tydzień znaleźć te 10-15 minut i były takie dni, gdzie było to czyste lenistwo i bez problemu mogłabym sobie poćwiczyć jeszcze te 10-15 minut. Naprawdę polecam, podpisuję się pod czymś takim rękami i nogami. Nie mówię tutaj, że trzeba wyciskać 10 tysięcy kilogramów i nie wiem co robić, tylko właśnie jakieś takie spokojne, przyjemne ćwiczenia. Jeżeli będziecie zainteresowani, mogę znowu za miesiąc zrobić dla Was wideo, czy napisać na stronie, jak minął mój miesiąc i czy jestem zadowolona i czy są jakieś zmiany. Może tym razem będę robić zdjęcia przed i po i za jakiś dłuższy okres czasu pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. I zachęcam wszystkich do codziennych bądź prawie codziennych ćwiczeń, takich właśnie minimalnych, krótkich w domu, bo i to już poprawia nasz nastrój i daje nam dużo energii. Tak więc naprawdę zachęcam, polecam. Kciuki do góry. No i w takim razie ostatecznie zapraszam do subskrypcji, ponieważ różnego rodzaju wideo związane z żywieniem i jak widać z moimi ćwiczeniami, będą się to pokazywać regularnie.